składanie świątecznych życzeń, odwiedziny i prezenty to taka przedświąteczna polska tradycja, ale w czasie pandemii i to musiało się zmienić. W Krośnicach do szkół przychodzili przedstawiciele Domu Kultury, ale ponieważ szkoły są zamknięte, musieli sobie poradzić inaczej. I rzeczywiście zobaczcie Państwo, jak sobie świetnie poradzili. Na kilka godzin sala Domu Kultury w Krośnicach zamieniła się w plan zdjęciowy, prawie profesjonalny. Stroje też niezwykłe, świąteczne. Ekipa bardzo pozytywni ludzi. Ale elfami są po raz pierwszy. Tak, jeszcze raz, pierwszy raz w takim stroju ich widzę. Sweterek dziergany całą noc przy kominku i przy kakale. Stroje wszystkie stworzyliśmy sami, uszyliśmy sami, więc wszystko własnej roboty. Sam pomysł powstał kilka tygodni temu i autorką też jest pani Joanna, ale współpracownicy nie czekali biernie. Bardzo szybko daliście się namówić. A, bo my się szybko damy namawiać. My wariaty i ona wariatka, także wszystko pasuje. Się czuję świetnie, kurnie. Nigdy się nie spodziewałem, że tak się mogę czuć, kurnie. Pierwszy raz jestem w takim stroju, kurnie. A czy to jakieś zmiany nastąpią na przyszłość? Na przykład takie rajtuzy? Prawdopodobnie tak, nastąpią. Pierzynka ze mnie taka, no. Coś trzeba było robić, nie? Tak, chcieli mnie wziąć do tej roli, to... Niektórzy aktorzy wczuli się w swoją rolę ogromnie, bo też odpowiedzialność, zwłaszcza świętego Mikołaja, jest bardzo poważna. Bardzo poważna rola. Tutaj żartów nie ma, to nie fabryka soczków. Tutaj to nie ma ani to, ani owo, ani tędy gowędyk, tylko musi być tu i tak. Kilka godzin wytężonej pracy i zaangażowania zespołu przyniosły efekty. Pracowało się wyśmienicie, elfy o dziwo były grzeczne wszystkie. Mikołaj na nas nie krzyczał, że się spóźniamy z pracą, więc wszystko jest na plus. Mam nadzieję, że zdążymy na 6 grudnia. Ale Mikołaj nie byłby Mikołajem, gdyby nie obiecał prezentów i nie pogroził rózgą. Wszystkim pracownikom rozdam prezenty, a dyrektorowi za to, że nie dał podwyżki, to trzeba będzie rózgą troszkę przyłożyć. Wie pan, że za złe zachowanie i za cały rok, jak podsumuje Mikołaj, to hu, hu, hu. Tak, ja też będę podsumowywał. Po pracowitych zdjęciach pełnych śmiechu i dobrej zabawy czas na montaż, aby życzenia prosto serca trafiły do uczniów. Troszeczkę takiej radości i energii chcemy przesłać dzieciom za pośrednictwem internetów, a to już niebawem.